Siemaneczko, na moim kanale, z tej strony gra Michał. Witam was w kolejnym odcinku z Fifty. I teraz będziemy grały Polska Fanacja. Oczywiście Polska przegrała tutaj finał, ale ja tutaj jeszcze nadal walczę o puchar. Więc zostaw obeczkę w górę, super słoneczkiem, koniecznie. Zapraszam na mój drugi kanał, DJ Michał. I możecie pisać w komentarzu, ile koli Polska dzisiaj uda im się strzelić. Czy uda się Polsce dalej przejść? I Polska zatrzyma mecz. Aj, aj. Bardzo podałem tę piłkę. Oczywiście Lewandowski udało się mu się zabrać im piłkę i leci do bramki. Podaje Świętelski i spalony. Nie udało się tutaj, bo był spalony. Ale pięknie Polska zagrała już na początek. Francja daje, ale już Polska ma i podaje piłkę Lewandowskiemu. Lewandowski nie doleci do piłki. Oj, szkoda. Już dwa ataki były na Francję. A Francja jeszcze ataku nie zrobiła dobrego. Teraz Francja atakuje. No i Szczęszczyk nie obronił, więc Francja 1-0 dla Francji. 22 minuta. Nie udało się tego obronić. Zaczyna znowu Polska. Przegrywamy 1-0. Ale spróbujemy. I Lewandowski, o jest, wyrównany mecz. Wyrównany mecz, proszę Państwa, 1-1. Druga Francja zaczyna. Oj, Polska już umiała piłkę, ale nie utrzymał tego, oj. I znowu Lewandowski piłeczkę ma. I pięknie, nikt nie zatrzymuje. Proszę Państwa, i jest 2-1. Proszę Państwa, 2-1. Jak to Robert Lewandowski wykonał? No i gramy dalej, nie podajemy się. I Polacy tak sobie piłkę podają, jeszcze pięknie. I Lewandowski znowu ma piłkę. I Robert Lewandowski. Aj, nie udało mi się teraz. Za blisko chciał strzelić. Ale Polska znowu ma piłkę, znowu chce zaatakować. No i proszę Państwa, to 3-1. I znowu gol Roberta Lewandowskiego. To już trzecia bramka w tym meczu. No i gramy dalej, nie poddają się Polacy. I teraz będzie pierwsza połowa, koniec pierwszej połowy, proszę Państwa. Za parę minut zaczynamy drugą połowę. I okej, zaczynamy tylko połowę. I gramy. Francja znowu atakuje, ale już nie ma piłki. A będzie miał piłkę Robert Lewandowski teraz, proszę Państwa. Za dużo pola ma Robert Lewandowski i strzela gola. A musiało tak się stać.
czwarty tor Roberta Lewandowskiego. Jak to Robert Lewandowski robi? Nie wiadomo, ale daje z siebie całą moc. Znowu Polska ma i wejdzie Robert Lewandowski, musiał opuścić boisko i wejdzie na niego Piątek, a Robert zakończa tym kolem piątym i na Roberta Lewandowskiego wejdzie Piątek. Zobaczcie, jaki to piąty kol Robert Lewandowski wykonał. No i zmiana Polski. Robert Lewandowski odeszedł, weszedł na ławkę, a Piątek wyszedł na boisko. Żeby tylko Polska utrzymała te kole, nie przepuściła Francji, żeby strzelić. Ale Francja ma teraz. I jeszcze Sieliński. Sieliński zamieni się z... Tutaj coś. Sieliński Kaczmarski wejdzie na boisko. Na boisko. I Francja już postrzeliła kola, ale Szczęsny to obronił. I Polska Szymański atakuje. Podaje Sieliński. Pięknie. Piątek. Leci Piątek. I Piątek ma już piłeczkę. No i Piątek, nie udało mu się to strzelić, proszę Państwa. No i znowu Francja piłkę, ale już Polska ma. I zaraz Szymański zamieni się z... Ale tu Piątek atakuje i Piątek... Szósty gol. I pierwszy gol Piątka. Proszę Państwa, jak to Piątek zrobi? Zawodnicy dużo się zbijają u Francji i u Polski, ale my gramy dalej. To już jest szósty gol dla Polski, a Francja pierwszy gol dopiero. I Piątek znowu ma piłkę, Piątek znowu atakuje boczkiem, boczkiem, idzie na środek. No i Piątek, kolejny gol w kolekcji. Jak to Piątek robi, nie wiadomo, ale daje z siebie cały moc. No i gramy dalej. 7-1. Czy mecz się zakończy w tej wyniku? Czy wpadną jeszcze jakieś strzały? No i znowu Polska na piłeczkę. Podaje za mocno, za mocno. I to jest mecz, proszę Państwa. 7-1. Polska znowu wygrała. Zostaw chapeczkę w górę, super chlebeczkę, zapraszam na drugi kanał, DJ Michał. No i napisz komentarz, czy ci się filmik bardzo podobał. No i ja się z wami żegnam. Nada.